Serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów chrześcijańskiej telewizji internetowej, a pragnę to uczynić słowami biblijnego hasła, jakie składa nam dzień dzisiejszy. A jest ono zapisane w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale, w wierszu trzecim, gdzie tak jest napisane. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej, przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Kilka okruchów myśli, słowa związanego z tym fragmentem, który przed chwilą usłyszeliśmy. Drodzy, apostoł Piotr w tym słowie wzywa do tego, aby narodzić się na nowo, do duchowego życia. A rodzimy się jeszcze raz, gdy życie od Boga zrośli się z naszą duszą. To jest tak, jakby wiara w Jezusa Chrystusa zrosła się z nami i wypełniła nasze serca nową siłą, nowymi celami, myślami, nową wolą, tak, że stajemy się nowymi, zupełnie innymi ludźmi. To Boże dzieło dokonuje się w człowieku dzięki wielkiej Bożej łasce. I Bóg podnosi nas z nieraz bardzo żałosnego stanu, nieraz na dnie, do całkowicie innej, wyprostowanej postawy. Obdarza nas swoją miłością i obdarowuje ojcowskimi darami i prezentami. Wielkość łaski Bożej widać doskonale, gdy spojrzymy, jacy byliśmy z mocy naturalnego narodzenia, a jacy jesteśmy teraz z mocy duchowego odrodzenia. Dowodem Jego łaski jest także to, do czego nas zrodził, a zrodził nas do żywej nadziei, która zaś jest przeciwieństwem pustej, fałszywej i zwodniczej nadziei. Obdarza nas żywą nadzieją, a więc nadzieją jasną, mocną, aktywną w nas, gdyż Bóg gwarantuje i zapewnia jej wypełnienie. I wszyscy ludzie mają różnego typu nadzieje, plany, ale skoro tak wielu oszukuje samych siebie martwymi nadziejami, jakie sami wymyślili, musimy być pewni, że tylko ci, którzy trwają przy Bogu, mają nadzieję żywą, która ufa i polega na Bożej obietnicy i Jego mocy. Apostoł Piotr w dzisiejszym fragmencie biblijnym pokazuje nam, jak łączyć początek duchowego życia z jego codziennym stosowaniem. Tak wiele znajduje się pomiędzy tymi dwoma skrajnościami. Gdy cierpimy w tym świecie, tak nieraz nam wrogim i nieprzyjaznym serca chwalą wielką łaskę Jego. Fragment ten możemy zamknąć tym, co opisze chwilę dalej w trzecim rozdziale. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. I tym słowem pragnę zakończyć, życząc wam dobrego, błogosławionego dnia. Do zobaczenia.